lampadów, lecz szary ich strój nie noszą ni srebra, ni złota. Lecz w pierwszym szeregu podąża na bój piechota, ta szara piechota. Lecz w pierwszym szeregu podąża na bój piechota, ta szara piechota. Maszerują strzelcy, a w słońcu kołysze się stal. Dziewczęta zerkają zza płota, a oczy ich dumnie utkwione są w dal. Piechota, ta szara piechota, a oczy ich dumnie utkwione są w dal. Piechota, ta szara piechota. Maszerują strzelcy, maszerują, karabiny błyszczą, szary strój, a przed nimi drzewce salutują, bo za naszą Polskę idą w bój, idą w bój. Miarowo bagnetów kołysze się łaj, a w sercu ich szczera ochota, ze śpiewem do boju wyrusza jak w tan. Piechota, ta szara piechota, ze śpiewem do boju wyrusza jak w tan. Piechota, ta szara piechota. Maszerują strzelcy, w bój. Dzień dobry, tak tu sobie siedzę w ten listopadowy poranek z poglądą w kalendarz i dostrzegam datę 11 listopada. Ten dzień daje mi na myśl wiele filmów historycznych, które obejrzałem i tych akademii szkolnych, tych udanych i tych trochę mniej, tych po których się dobudziłem dopiero po 15 minutach, jak moi koledzy i koleżanki z klasy byli już na następnych lekcjach w ławkach. Co takiego świętujemy w ten dzień i dlaczego powinniśmy go uczcić, bo jak powszechnie wiadomo, dzień święty trzeba święcić. Dopiero już jako prawie dorosły człowiek dostrzegam fakt, jak odzyskanie przez Polskę niepodległości było ważne. Trzeba pamiętać, że nie odzyskaliśmy tej niepodległości od razu i trwała ona tygodniami, a fakt, że wybrano to na tą datę 11 listopada, jest spowodowany tym, że wtedy podpisano traktat w Kompegnie oraz kapitulacją Niemiec. Prawda jest taka, że dzięki I wojnie światowej odzyskaliśmy niepodległość. W tej wojnie brało udział wiele młodych mężczyzn z Polski, którzy oddawali życie za ojczyznę. Razem z nimi cierpiały też ich matki, tak jak Maryja cierpiała, widząc umierającego Jezusa. Ból takiej matki jest pokazany w elegii o polskim chłopcu, która pochodzi z okresu II wojny światowej, ale świetnie oddaje uczucia takiej matki. Oddzielili cię, syneczku, od snów, co jak motyl drżą. Haftowali ci, syneczku, smutne oczy z krwią. Malowali krajobrazy w żółte ścięgi pożóg. Wyszywali wisielcami drzew płynące morze. Wyuczyli cię, syneczku, ziemi twej na pamięć, gdyś jej ścieżki powycinał żelaznymi łzami. Odchowali cię w ciemności, odkarmili bochnem trwóg. Przemierzyłeś po omacku najwstydliwsze z ludzkich dróg. I wyszedłeś
jasny synku, z czarną bronią w noc. I poczułeś, jak się mierzy w dźwięku minut zło. Zanim padłeś, jeszcze ziemię przeżegnałeś ręką. Czy to była kula, synku? Czy to serce pękło? Zanim opowiem wam więcej o niepodległości Polski, posłuchajmy, co ma do powiedzenia Ładek w jego wątku. Bołek, głos myśla. Nasi płaciadowie stracili niepodległość, a my ją odzyskali. Dla nich i dla nas. Przed ostatnim punktem programu w postaci wiersza Tadeusza Różewicza pod tytułem Oblicze Ojczyzny mam wam do zaprezentowania kilka ciekawostek o tym święcie. Pierwszym jest to, że Rada Regencyjna nie ogłosiła niepodległości 11 listopada, a 7 października 1918 roku. Świętujemy 11 listopada temu, że tego dnia została przekazana Józefowi Piłsudskiemu zwierzchna władza nad Polską. Tego samego dnia też zakończyła się pierwsza wojna światowa traktatem w Compiègne. Wtedy też upadła monarchia austro-węgierska. Najdłużej żyjąca Polka Tekla Juniewicz miała w chwili odzyskania przez Polskę niepodległości 12 lat. Dopiero Polskę uhonorowano niepodległością 2 lata po jej uzyskaniu. Miejsce urodzenia to jest ta mała, najbliższa ojczyzna. Miasto, miasteczko, wieś, ulica, to podwórko. Pierwsza miłość, las na horyzoncie, groby. W dzieciństwie poznaje się kwiaty, zioła, zboże, zwierzęta, pola, łąki, słowa owoce. Ojczyzna się śmieje. Na początku ojczyzna jest blisko, na wyciągnięcie ręki. Dopiero później rośnie, krwawi, boli. Przed wysłuchaniem drugiej piosenki, jaką wam przygotowaliśmy, zachęcam do wysłuchania zagadki wujka Radka i jej rozwiązania. Dzień dobry, przygotowałem dla was zagadkę, gdzie został podpisany traktat rozbiorowy 5 sierpnia 1772 roku. Odpowiedź A. W Werbu. Odpowiedź B. W Petersburgu. Odpowiedź C. W Rydzie. Odpowiedź na zagadkę oczywiście na końcu filmiku. Teraz posłuchamy ostatni na dziś piosenki zespołu szkolnego.
patriotyzm. Budzi skojarzenia z takimi słowami jak niepodległość, wojna oraz ojczyzna. Ojczyzna dla każdego może być czymś innym. Może być miejscem, gdzie się urodził, gdzie się wychował lub gdzie mieszka. Dla nas małą taką ojczyzną może być Orawa. Podczas recytacji wiersza Wiesławy Szymborskiej pod tytułem Gawenda będziemy mogli zobaczyć, jak zapierający wdech piersia jest nasz region. Ziemia ojczysta, ziemia jasna, nie będę powalonym drzewem. Codziennie mocniej w Ciebie wrastam, radością, smutkiem, dumą, gniewem. Można nie kochać Cię i żyć, ale nie można owocować. Na koniec zaprezentuję Wam wskazówki, jak patriotycznie spędzić 11 listopada. Można wywiesić biało-czerwoną flagę. Jeśli jest taka możliwość, postawić znicze na grobie nieznanego żołnierza. Jak się jest osobą wierzącą, można się pomodlić za duszę tych, którzy oddali życie dla ojczyzny. Można też przeczytać jakiś artykuł, książkę bądź film historyczny. Jeśli jest też możliwość, można wziąć udział w biegu niepodległościowym. Dziękuję Wam wszystkim za uwagę.